Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam cię, widzę bardzo serdecznie. Zaczynamy sobie skrzyneczkę, oczywiście Bora od Boś. 562 zł, jedna taka sztuka kosztuje 6 takich skrzynek. Oczywiście wrzuciłem na bitwę i od razu ci powiem, że będzie dla ciebie giveaway zaraz przemocny, bo naprawdę na piękny nożyk od Wojakroko dla widza oczywiście, więc zaraz przejdziemy do rzeczy. No ale właśnie, no miałem nadzieję, że ten talon dla mnie spadnie, ale spokojnie, jeszcze dwie skrzynki, szansa oczywiście no na każdy i to mamy taki sam procent, bo oczywiście są to skrzynki w trybie Joker, więc zobaczmy ostatnie otwarcie i czy tu będzie talon. No talona nie będzie, talon co najwyżej tutaj, no możecie sobie dokończyć. No ale właśnie, 3500 zł nam zostało jeszcze, ale taki giveaway na taką kostkę. Bowie Knife Brightwater za 650 zł. Oczywiście będzie ta kosa do wygrania, więc sobie oczywiście wrzucamy to. 5 dyszek z kodem CROXY trzeba oczywiście wpłacić, żeby taką kosę wygrać. No i oczywiście, jak 5 dyszek wpłacicie, to możecie wziąć udział tak naprawdę w każdym tutaj giveawayu. No a aktualnie jest takich konkursów 6. No ale tutaj też za 25 jest coś, za 2 dyszki, za 3 dyszki, więc zapraszam oczywiście do dołączenia. Osoby oczywiście, które z kodem CROXY wpłacają, mogą te skiny wygrać. No i oczywiście po wpłacie, jak uda ci się wygrać, to dostajesz powiadomienie z takim prezentem, że właśnie skina udało ci się wygrać, więc wpłacajcie oczywiście z kodem CROXY jak chcecie i jak oczywiście osobami pełnoletnimi jesteście. Wrzucamy 5 anarchii, 1000 zł się melduje i zobaczmy, jak nam oczywiście pójdzie. Jeszcze oczywiście konkursik na skina na filmie. Jak chcesz wygrać z dzwonem, łapą w górę pod filmem, napisz komentarzyk, czy podoba ci się konkurs od Kroko dla widza. No i oczywiście na Discord dołącz, bo czekałem tam na ciebie giveaway'a na kanale Ustrzel Skina, więc zapraszam serdecznie. No i oczywiście użyj kodu CROXY, no tak jak wspomniałem, na CSGO Skinsie, jak osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku, zobacz sobie, bądź klik oczywiście tutaj zielony guziczek, no i oczywiście kodzik CROXY przez 2x sobie wpisujesz i możesz sobie konto załadować, 10% więcej masz, no i oczywiście skrzyneczka na start za free, więc tak jak wspomniałem, no warto tutaj z kodu skorzystać. Bitwa wygrana, w ostatniej skrzyni tutaj ten kałach fajnie nam oblicze tej bitwy zmienił, no ale właśnie, no tutaj z chęcią zmienił na coś, no na coś jeszcze lepszego, tak? Dlatego zjeżdżamy oczywiście do tej naszej skrzynki Boral Boś, która no dzisiaj trochę mnie zawiodła. Nie będę mówił, że nie, no bo no talon jednak dla mojego przeciwnika, no tutaj się obraziłem troszkę, nie będę mówił, że nie, no ale mam nadzieję, że te cztery skrzynki, że w której z nich kryje się tutaj talon dla wuja. Więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, przypominam, na każdy item mamy taki sam procent szans, czyli w przypadku tej skrzynki 5.55%. Zobaczmy, czy tyle nam starczy na tego oczywiście talona, ewentualnie na jakieś rękawiczki, nawet może w paru sztukach. Zobacz, ostatnie otwarcie, no więcej już jednej sztuki nie będzie, ale czy będzie chociaż coś? No powiem tak, bitwa wygrana, no ale overall to, co udało nam się z niej, że tak powiem, dostać, no nie jest to suma, którą tutaj, że tak powiem, akceptuję, więc zróbmy sobie na trzy skrzynki i zobaczmy, no może tutaj mniejsza ilość, panie prowadzący, tak? Może tutaj mniejsza ilość akurat da nam ten nasz wymarzony nóż. Kurczę, dzisiaj naprawdę powiem wam, coś się ta skrzynia zepsuła, no bo ona naprawdę, no kiedy bym jej nie wziął na jakąś batelkę, no to zawsze, kurczę, potrafiła rzucić coś fajnego, no a dzisiaj jest naprawdę mocna stypa. No i powiem tak, jest to w tym momencie bitwa wygrana, no ale to jest 200 zł, stary. 1600 wydaliśmy i powiem tak, mam na szczęście jeszcze trochę tutaj tokenów oczywiście, które zdobywamy grając po prostu na battlach, tak? Dlatego sobie kupię raz taki nożyk, kupię jeszcze raz i czy jeszcze raz mogę? No mogę jeszcze raz sobie tutaj kupić, więc trochę tutaj, no wydałem na te ursusy, zakupy zrobiliśmy, 14 tysięcy tokenów jeszcze na takiego USPA nam starczy, 3300, ok, budżet został zasilony solidnie, dlatego w tym momencie skrzynia Knife na normalnym trybie, nie przesadzam, nie kombinuję tutaj, nie wrzucam trybu Joker, wiem, że ostatnio to robiłem, ale dzisiaj, no dzisiaj po prostu bardziej zachowawczo uważam, że skrzynia Knife akurat na bitwy się nadaje, jak co do otwierania tej skrzynki, tak wiesz, normalnie,
po sztuce nie jestem przekonany, no to tak na bitwę uważam, że ta skrzynka nie jest naprawdę zła. No i zobaczmy, 600 zł kosa w pierwszym otwarciu, tutaj otwarcie numero uno, no ciut gorzej nam poszło, to niestety mój oponent zyskuje przewagę. Mamy Good Knife'a Brightwater, no ale jest też Hanson, niestety dla mojego przeciwnika, dwie skrzynki jeszcze przed nami, no to jest naprawdę mocna lipa, strata 200 zł w tym momencie i czy tu się coś zmieni? No niestety nie. No i powiem tak, zostało mi 600 zł, a za 600 zł mogę sobie co najwyżej zakręcić skrzynką CS-ową. Rzucam oczywiście ten tryb 24 takie otwarcia. No i zobaczmy, może akurat mi się po szczęści trafię kosę. W ogóle dzisiaj wszyscy myśleli, że to operacja weszła, a wszedł jakiś w ogóle, nie wiem, przepustka czy co to jest, która tak naprawdę nie daje totalnie nic. Dla mnie jakby, no po prostu, mocny skok na kasę. O! A propos skoku na kasę, mamy skok na kosę. 2300, okej, to zmienia postać rzeczy. Możemy jeszcze sobie tutaj skrzyneczkę dzięki oczywiście temu zakręcić. No to co? Trzy skrzynki? No dobra, lecimy. No i generalnie, no strasznie zawiedziony jestem tym, co się wydarzyło. Jest trochę o dziwo fajnych skinów, które weszły. Jest m.in. MK Fate. No ale no... No nie, no po prostu tak się nie robi. Ludzie tyle na tą operację czekają, a dostajemy taki syf stary, no, to, no który mówię, z takim po prostu skokiem na kasę, to naprawdę szkoda gadać. No niestety tutaj Blue Steel, 700 zł, jest to kosa znacząco droższa od mojej, no i tej bitwy niestety wygrać się nie uda. No cóż, no ja dzisiaj straciłem, no ale przynajmniej widz zyskał fajną koskę do wygrania.